Ponieważ zostało mi jeszcze troszeczkę ziół tajskich, to chciałbym pokazać, jak można zrobić kurczaka po tajsku. Oczywiście jest to przepis dla tych, co lubią ostrą kuchnię, dlatego że w Tajlandii wszystko tak naprawdę jest, moi drodzy, ostre. Potrzebujemy oczywiście kurczaka, zioła tajskie, por, sól, cebulę, bulion. Ten bulion to sobie zaraz weźmiemy od razu. Zrobimy, żeby, moi drodzy, się już przygotował. No i dodatkowo, moi drodzy, będziemy potrzebowali mleko kokosowe. Na zakończenie oczywiście kurczaka przyprawimy jakimiś przyprawami, tak jak to lubię, wedle smaku. Ja akurat lubię czosnek z miodem, no to przyprawię go czosnkiem z miodem. Moi drodzy, bulionik sobie przygotowujemy, żeby spokojnie on się tutaj w międzyczasie wziął, rozpuścił. Kurczaka zaprawimy sobie pieprzem i solą, natrzemy jakoś. Tak jak wspominałem, jest to kuchnia dosyć ostra, ale wiecie, ostra praca, ostra kuchnia, ostra przekąska, ostra kobieta. Wszystko ostre. W życiu ma być po prostu, ostro. Pieprz jest. Tego przepisu nauczyłem się na takiej wyspie w Tajlandii, na Koh Lancie. I powiem, że mi akurat na przykład smakował. Czyli mamy już zaprawionego kurczaka. Kurczaka sobie bierzemy, kroimy na małe kawałki. Ja to robię najczęściej, że robię paski, potem kwadraty z tego. Ważne, żeby on był dobrze przyprawiony, moi drodzy. Czyli bierzemy go w kwadraty. I to jest taka szybka dosyć potrawa, bo Tajowie nie za zbytnio lubią się w pewne rzeczy bawić i długo przy kuchni siedzieć, z uwagi na to, że tam jest dosyć ostry klimat. Zresztą tak jak już przy produktach i przy przepisach tajskich mówiłem, jest to na tyle ostre, że tam w tym klimacie szybko niszczą się kwestie związane z rybami czy z mięsem. W związku z tym, moi drodzy, na patelnię sobie wrzucamy naszego kurczaka i go delikatnie obsmażamy. A w międzyczasie musimy sobie skroić por. No, por jest bardzo fajnym zamiennikiem cebuli w wielu potrawach. I jakoś myślę, że jakby ktoś nie miał pora, to mógłby też i sobie cebulę wziąć do tego przepisu. Ale warto, żeby tego pora było jak najwięcej. Ja tu w międzyczasie wezmę, tego pora sobie skroję całego i za chwileczkę przejdziemy do drugiej części tego przepisu. Kiedy widzimy, że kurczak już powoli sobie do siebie, moi drodzy, dochodzi, do tego kurczaka dodajemy naszego pora i będziemy sobie, moi drodzy, brali, mieszali go z porem, żeby wziął odpowiednio się z tym porem scalił. Tutaj używamy takiej metody, moi drodzy, jak w przypadku risotto. Żeby troszeczkę kurczaka zmiękczyć, a żeby on był odpowiedni, to co jakiś czas, moi drodzy, dodajemy do niego bulionu i czekamy, aż ten bulion sobie weźmie, odparuje.
Dobrze, widzimy, że już por doszedł do siebie. Kurczak też. Dodajemy właśnie zioła tajskie. Pamiętajmy o tym, że one będą bardzo ostre. Więc tak jak powiedziałem na wstępie, to jest temat dla ludzi, którzy lubią ostrą kuchnię. Przemieszamy z tymi ziołami. I dla lepszego smaku dodajemy mleko kokosowe. I w ten sposób, moi drodzy, sobie cały kurczak razem z tymi przyprawami, z mlekiem kokosowym. Czekamy oczywiście, aż wiele rzeczy tutaj odparuje. Aż ten zapach i smak się zwiąże. I moi drodzy, ten cały kurczak nabierze właśnie takich wartości, jakie robiono na Kolancie, czyli na wyspie w Tajlandii, po której pływałem i gdzie mogłem poczuć prawdziwe smaki Tajlandii. Widzimy, że już bulion odparował, mleko kokosowe też odparowało. Zrobiło się to troszeczkę gęste. I w tej chwili po prostu każdy już sobie przyprawia, jak tam będzie uważał, co będzie chciał dodać. Ja najczęściej dodaję czosnek, no i lubię, żeby ten ostry smak przełamać czymś słodkim. Dlatego ja wezmę akurat czosnek. Dodam czosnek z miodem. I jeszcze chwileczkę na małym ogniu, moi drodzy, to przemieszam i mamy wspaniałą tajską ucztę. Jeśli przepis Wam się spodoba, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie znajomym. Żeby była sprawa jasna, podajemy najczęściej kurczaka po tajsku z ryżem.